Zapomniany pensjonat został zamknięty ponad 30 lat temu. Od tego czasu w powolnym tempie obraca się w ruiny. Niezwykły pensjonat wymaga remontu, ale nie ma na to pieniędzy. Eleganckie i ciekawe kolekcje mebli stanowią atrakcję dla fotografów i fanów urbexu, czyli pasjonatów eksploracji opuszczonych budynków. Jego wygląd zachwyca, ale czy znajdzie się ktoś, by przywrócił budynek do blasku? W głębi duszy liczę na to, bo to miejsce jest naprawdę niesamowite. Zabiorę Was dzisiaj 30 lat wstecz. Zapraszam na wspólną eksplorację. Przekraczając próg, można zauważyć, że otaczające nas przedmioty to antyki o dużej wartości. I mimo to, że budynek przestał funkcjonować już od bardzo dawna, parter jest dość w dobrym stanie. Jednak wchodząc na wyższe kondygnacje, widać jak czas wpłynął na to miejsce. Wejdziemy teraz do innych pomieszczeń. Które również są fascynujące. Tutaj mamy kuchnię. Tutaj wydawano posiłki. Tutaj mamy wejście na górę, jednak zostawimy sobie na sam koniec. Zerknijmy jeszcze do piwnicy. Wow. Powiedzcie sami, czy to nie wygląda świetnie? W tym momencie cofnęliśmy się o 30 lat do tyłu. Można zobaczyć, jak w tych czasach żyli mieszkańcy tutaj. Piękne stylowe meble, niszczejące. To jest jedno z piękniejszych pomieszczeń. Coś w rodzaju malutkiej kapliczki, z której zrobiono już magazyn. Zobaczcie, wszędzie meble antyczne, czerwony marmur, rzadko spotykany teraz. Można było przyjść i pomodlić się tutaj.
komoda. Tutaj mamy jakiś skład. Najprawdopodobniej już mniej używane meble. Kasetka. Pusta. Jak widzicie, że pensjonat już praktycznie całkowicie zarósł drzewami. Wejdziemy teraz na wyższe piętro. Piękny stolik. Dobra. Wejdziemy teraz na górę. Zauważcie, że już zaczyna się rozpadać powoli. Widać, że tapeta już powoli odchodzi. W czasach świetności ten pensjonat musiał wyglądać naprawdę pięknie. To prawdziwa kapsuła czasu. Zobaczcie, jakie piękne mebelki. Ciekawe, czy coś znajduje się w środku jeszcze. Ręcznik. Tutaj puste. A tutaj widzimy Pepola, który nagrywa dla Was te niesamowite filmy. Mam nadzieję, że i ten Wam się spodoba. Jesteśmy na kolejnym piętrze. Tutaj się chyba nie da wejść. To jest zamknięta kłódka. Spróbujemy tutaj. Tu też jest zamknięte. W takim razie idziemy jeszcze wyżej. To już całkowicie inny styl, bardziej kolorowo. Zobaczcie, napis hotel odpadł. Tak jak wspominałem, że im wyżej będziemy wchodzić, tym gorszy stan będzie tego pensjonatu. Nie wszędzie, jak widać, idzie wejść. Tutaj są pokoje hotelowe. Jeszcze w niektórych zostały ubrania.
Kolejny pokój. Również wyposażony w stare meble. Jaki piękny obraz. Niesamowite widoki. Mamy nawet odkurzacz. Tylko jak widać, już od bardzo dawna nikt go nie używał. Ale bardzo ciekawy sprzęt. Tutaj w sypialni jeszcze jest posłane. Gotowe do przyjęcia klientów. Kabina prysznicowa. Kolejna sypialnia. Niektóre pokoje wyglądały, jakby nadal funkcjonowały. Dobra, idziemy teraz na górę. Sprawdzimy, co kryją wyższe piętra. Niestety przyszedł kres i na ten hotel. Myślę, że jeszcze kilka lat już nie będzie w tak świetnym stanie. Bitte nicht rauchen, danke. Czyli nie palić. Tu pewnie też zamknięte. Privat. Zamknięte. I więcej pokoi. Wow. Ten mi się podoba. Zobaczcie, jakie meble. Bardzo stare radio. Blaupunkta. Łóżko. Chyba w komplecie z komodą. Zastanawiam się, ile osób mógł pomieścić ten hotel. Ale widzimy 66 pokój. A jest jeszcze chyba jedno piętro. Jesteśmy już na samej górze.
Zejdziemy jeszcze na dół, bo odnoszę wrażenie, że minęliśmy kilka pomieszczeń. A dół jest naprawdę fascynujący, dlatego warto tam wrócić. Schody skrzypią pod moim ciężarem. Ciekawe, ile jeszcze wytrzymają. Tu byliśmy. Z tej strony nie zauważyłem, a tutaj takie ciekawe radia są. Wow. Philips. Bardzo małe te płyty winylowe. Ciekawe, czy można je włączyć. Bo z tego, co wiem, to jest tutaj prąd. Ale czy będzie gdzieś tutaj kabel? Nie widzę nic. To kolejne radio. Kasety. O kurde, jaki stół. Zobaczcie. Gigantyczny drewniany stół na lwich łapach. Spróbujemy wejść z innej strony teraz. Jestem ciekaw, czy udamy się do tych samych pomieszczeń, czy do drugiej części właśnie tego hotelu. Zaraz wszystko się okaże. Stary sprzęt. Kasa. Tutaj chyba drukarki. Co mamy tutaj? Łazienkę, z której zrobiono magazyn. O, jaki piękny stoliczek. Jakaś rzeźba. Okay, czy jest coś w środku? Nie, pusto. Zobaczcie tutaj. Tutaj również tapety już podpadały. O kurde, jaki piec. Resztę pokoi. Ciekawe, jak wyglądałem tutaj. O, tutaj wszystko na zielono. Komoda z marmurem, tym razem szarym. Już pęknięty niestety. Wow. To wygląda świetnie. Tutaj również magazyn. O, tu kolejny piękny pokój.
Kolejny święty obrazek. Wow. Zastanawiam się, czy te radia działają dalej. Idziemy dalej. Tu również całkiem inny wystrój niż w tamtych pokojach. O kurde, ten pokój jest niesamowity. Zobaczcie, jaki stary wózek. Wow, jestem w szoku. Pokój jest naprawdę piękny. Takie pomieszczenia naprawdę mi się podobają. Prawdziwa kapsuła czasu. Zobaczymy, jaki jest naprzeciwko. Tutaj znowu góruje niebieski kolor. No coś niesamowitego. Lecimy dalej. Wejdziemy jeszcze wyżej. Sprawdzimy, jak wygląda kolejne piętro z drugiej strony hotelu. Tu widać, że dostały się już gołębie. Czyli może być nieciekawie. Wow. Tu będzie mnóstwo starych przedmiotów. Grzejnik. Musiężne lampy. Tutaj co? Maszyny do szycia. Ortizner, Singer, Junkerzo, kolejny Singer. To też jest niezwykłe. A tutaj co? Kolejny jakiś ciemny pokoik. Fotele poustawiane. Przestały być użyteczne, więc wrzucono je do tego pokoju. Kolejna maszyna. Idziemy dalej. Kolejny magazyn.
bardzo dużo przedmiotów poustawianych na półkach. Stare komputery. O. Tu dopiero zostało sprzętu. O ile to jest z koziej skóry, to jest naprawdę bardzo dobry sprzęcik do grania. Czasopismo dla dorosłych. Dobra. Idziemy dalej. Jeszcze tutaj minęliśmy. A co tutaj jest? Kolejny skład komputerów i niepotrzebnych przedmiotów. Tutaj tak samo. I więcej komputerów, stacje dysków, dyski twarde, bardzo dużo starych komputerów i ich części. Dobra. Tu już mamy tylko strych, na który nie będziemy wchodzić. Nie, raczej nie. Dobra. Mam tylko nadzieję, że takie lub tym podobne miejsca będą częściej gościć na moim kanale. Bo jestem przekonany, że takie filmy wam się właśnie najbardziej podobają. Tu mamy punkt wyjścia. Trzeba powoli znikać z tego pensjonatu. Muszę się z wami pożegnać. Ale nie martwcie się, widzimy się znów za tydzień w piątek. Mam nadzieję, że znów znajdę jakieś ciekawe miejsce i będę mógł się wam z nim podzielić. Także widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Pa!